Dzień dobry, cześć i czołem. Witam was serdecznie tutaj, Hanta. I tak, wracamy. Wiem, że minęło 2 miesiące, ale wracamy do gry Scorn, żeby ją zakończyć, bo no, ciągnie się to po prostu nie wiadomo po co. A tak naprawdę gdzieś tam dużo też nam do końca tej gry nie zostało. Cały czas miałem ją na komputerze, po prostu nie było kiedy, a jak już wiecie, weszły te różne jakieś tam serie, które żeśmy robili. Bardzo mało nagrywałem przez ostatnie miesiące. Niestety sezon grypowy mocno nie odpuszcza. I tak nawet do tego God of War'a nie ma się jak zabrać, ale stwierdziłem, że dobra, dzisiaj jest ten dzień, siądę i postaram się skończyć Scorn, o ile będzie to możliwe. W ogóle przed chwilą w kamerze dopiero zauważyłem, jaki miks sobie dzisiaj zaprezentowałem. To znaczy, koszulkę mam z czuba... koszulkę z czubaką, czy to widać? Proszę. I bluzę z Imperium, także jakoś tak śmieszcie się debrałem, chociaż nie tematycznie, bo nie jest to gra o Star Warsach, no, ale dobra, mniejsza z tym. Dobra, co tu się działo w ogóle ostatnio? Jakby tak, kurczę, zerknąłem na ostatni odcinek, tak go przeklikałem sobie i no wiem, że doszliśmy do tej windy, więc chyba będziemy musieli z niej skorzystać. Co to za dzyndzel się tam kręci? Bo my do tego strzelaliśmy wtedy, nie? Dobra, okej. Okay. Muszę, wiecie, memories unlocked. Muszę sobie poprzypominać, co myśmy tu w ogóle, kurde. Tu jest następny. O, się. O, fa! O, ho, ho! Chciał do mnie strzelić gnojek jeden. Dobra. Trzy, tylko trzy. Ja nie wiem skąd. Ja zakładam, że stamtąd przyszedłem. A, czy ta. O! Okej. Okay. Czy to nas gdzieś zabierze zapewne? Tak? Bo nie mogę już z tego wyjść? Nie, mogę z tego wyjść. Już. Ha. Albo po prostu ziugniemy tą kulą tam na dół. Ale wygląda na to, że ona nie jest aktywna. Musimy coś zrobić, żeby to aktywować, bo to są te korytarze tutaj w bok. No dobra. A, Stefan jest z nami. No to dobrze. Tu jest mgła, no nie przejdziesz. Co zrobisz? Czyli musimy iść tam, gdzie te dzyndzle zwisają. No dobrze, okej, niech będzie. To też wygląda jak jakaś taka dziwaczna twarz mrówki czy coś, nie? Chodźmy. Dobra, teraz tak. Mamy taką broń. Tu się wiem, że coś się zmieniało, nie? O właśnie, mamy takie coś. To jest taki shotgunik. A to będzie chyba ten z tym tłokiem? Tak, to jest ten z tym tłokiem. Czy mamy coś jeszcze? Nie. Pod dwójką mamy to. I tutaj mamy amunicję do tego. A! Fuck, ale dlaczego się tak. Raz. Co się dzieje z tą grę? Że mi tak, kurde, dropią klatki w momencie tego. Oddanie strzału. Nie powinno tak być. Wszystko tu wygląda, jakby miało mieć twarze. Jesus. Okej, okay, tutaj raczej przez to nie przeleziemy, no właśnie. To te, takie te, ale dobra, czekajcie, nie, bo to się. Tego jest więcej, ale dobra, może nie będzie. Wow, shit. Może nie będzie problemem. Dobra, chyba już nie jest. Tu jest drugi. Oh shit, ale. Zapomniałem, jaka ta gra jest, kurde. Klepnięta ostro. Wystrzeliwują mi potwory w twarz. Dobra, chodźmy. Tu się coś świeci. Tu się nie świeci. Tu się znowu świeci. No dobra, trudno. Idziemy. Flaczków dużo. Czy flaki, rośliny, wszystko jest wszystkim. Ostatnio mam jeszcze jedną bardzo fajną, ciekawą bluzę, którą też dostałem na urodziny, tak jak tą, co mam na sobie teraz z Imperium. Tamta jest z Hollow Knighta i. O kurczę. I mój syn się pytał strasznie, co to jest za robaczek? Znaczy, co to jest na tej bluzie, nie? Mówię, że to jest taki robaczek. A co to za robaczek? Mówię, przecież widziałeś kiedyś tego robaczka? On jest z takiej gry. No ale nie odpuścił mi. Więc musiałem pobrać Hollow Knighta i zacząłem grać w niego po raz trzeci na konsoli. Chociaż już jestem na PC-cie, tylko porzuciłem po prostu. Dobra, może przełóżmy broń na tą.
miałem zrobić kontynuację z... Aha! Miałem kontynuację serii zrobić na PC, nie pamiętam jak się leczy! No właśnie, mogłem sprawdzić to wcześniej. Leczenie się jest pod E. Może być istotna rzecz. Proszę, nie. No trudno. No więc po raz trzeci zacząłem grać w Hollow Knighta i doszedłem teraz ostatnio do biomu grzybowego. I moje nieustanne pytania, znaczy moje, przepraszam, nieustanne pytania mojego syna. A co to jest? No to jest grzyb. A co to jest tam w tle? To też jest grzyb. A czym jest to tam? To też są grzyby. Już potem Ania mu zaczęła tłumaczyć. No, to są takie drzewa. Nie mówię, nie, to też są grzyby. Wszędzie, wszystko jest grzybem w tym. Wszystko jest grzybem w tej lokacji. I niestety tu wszystko jest... Wszystko wygląda, jakby miało twarz i jakby żyło. A, i teraz to się profesjonalnie, kurczę, Maciej zrobił. Ale tam coś idzie do mnie. Ciebie tu wcześniej nie było. A, nie, czemu wy wszyscy musicie na mnie pluć? Pamiętam po prostu, że ten jest trochę prostszy do załatwiania niż ten duży. No, ale dawaj. Aha, bo ja zapominam, że tutaj jest ten pasek ładowania się. Mógłbym go po prostu obserwować. Dobra, zostaw mu już tą końcówkę. Weźmiesz sobie drugą. O, świetnie. Czemu tak poczerniało? Dobra, podleczmy się, bo to... Mamy te cztery pchełki do leczenia, a każda z nich leczy dwa segmenty tylko, to nie jest zbyt dużo. Za daleko, no właśnie ten ziugacz taki jest strasznie krótki poniekąd. Dobra, dobra, jeszcze raz tak. A ciebie to chyba trzeba ziugnąć, jak się tutaj tak wystawiasz mi. No nie mogę go. A, dobra. Skaczące zwłoki. Pytanie, czy iść tam do tego dużego, czy iść tutaj może najpierw? Czy ja tu już nie byłem? Nie, te korytarze po prostu wyglądają bardzo podobnie do siebie. Aaaa! Ten jest jeszcze mniejszy. To jest ten taki kurczak. Chodź tu kurczaku. No dawaj, ładuj to. A, co za dziadostwo. Dobra, dawaj, dawaj ten, co ma amunicję. Przestań we mnie pluć. O, gnojek. Dobra, czekajcie, podleczmy się. Jezus, jak źle idzie. A, no co jest? No, kurde, leczyłem się. Nie, może muszę to przytrzymać. Powrót jest ciężki do tej gry. Totalnie nie wiem, co się dzieje, w którą stronę mam iść, a nie, w sumie nic tu nie wiem. Mam nadzieję tylko, że się nie cofam, bo to by było głupie. Dobra, wracamy do tego kurczaka. No, schował się, no. Ej, no serio, on się gdzieś tu schował? No, wlazł do tego. O ten... Dobra, ale mam wrażenie, że tu zrobiliśmy kółko, o mój... No dobra, to idziemy, trudno. To idziemy do tego dużego w takim razie. No, to jest jedno wielkie kółko. Ten kurczak był oszustem, przynętą. Kurde, boję się. I oczywiście tak, musimy przytrzymać przycisk do leczenia. Nie wiem czemu, nie gram na padzie w tym momencie. Przytrzymać przycisk do leczenia, żeby się podleczyć, ale jeżeli przytrzymamy go zbyt długo, to uleczymy się dwa razy. O, brawo, też trafia jeszcze. Nie wiem, mam nadzieję, że trafiłem. Pewnie trzeba by wcelować w to takie duże, co jest głową, nie? Jak to już nie mam? Aha, nie mam amunicję, tylko sobie dopiero muszę ją wsadzić tam. O tym to zapomniałem. A, dobra, po prawej jest... Po prawej te pchełki oznaczają to, co mam w ekwipunku, a te po lewej te, które są załadowane. Okej. Okay.
Na spokojnie, na chłodno, rozwiążmy to. Przedyskutujmy ten konflikt z zębami. Idzie. Napluto mi w twarz, kurde, no. Nice, padło. Szkoda, że nic się nie da podnieść z tych dżindzibołów. No to by było... To by było spoko. A tak to amunicja... Amunicja jest strasznie rzadko w tej grze. Właśnie teraz się obawiam, że wiecie, kolejny potwór, ja już nie będę miał czym w niego ładować. Trzy zęby mi zostały, nie wiem jak to nazwać. Dobra, ale idziemy dalej. Jest jakiś progres. Zawsze. Co prawda, jakby... Kręcimy się od 10 minut, mam wrażenie, że dałoby się to zrobić w dwie, ale przynajmniej już mamy dobrą drogę. Wydaje się, że mamy dobrą drogę obraną. Ile jeszcze razy tutaj... O, dobra, czekajcie, bo tam są jakieś drzwi. To już wygląda obiecująco. Więc dla pewności... Tak se tylko tu podejdę, zobaczę, czy nic tu nie ma, nic tu nie ma. Idziemy w kierunku drzwi. A nawet to nie są drzwi, co winda. Nie, zostaw to! Cholerne leczenie. Co ja tu wcisnąć? Po prostu kliknąć. Nieważne. Bo już niestety zrobiłem tak, że uleczyłem się jakby dwa razy. Jedna pchełka leczy dwa segmenty, a ja miałem, mi brakowało trzech segmentów, więc oczywiście jeden segment jest zmarnowany. Aha, jedziemy w górę, w dół? W dół. A, znowu, aha, poziom się ładuje i takie zawiechy łapie. No trudno. Zmienimy sobie to na razie na ten. To wszystko wygląda, jakbym już tu był. Okej, jest jakaś ogromna misa po środku. Ma jakiś korytarz tam też, widzę. A, nie, dobra, dobra. Nie, ja się z tobą nie bawię, nie bierze we mnie pluł, ja cię nie będę zdejmował, bo to jest bez sensu. Czy to coś żyje przede mną? Raczej nie. Raczej nie. Okej, jestem w jakimś... Wow. Wow. Co to za jakiś, kurwa, mątwa, czy co to tam jest z twarzą? Ale ma dziwną gębę, nie? W sensie taką worowatą. Tak by ktoś po prostu wyjął ci wszystkie zęby i szczękę i część tego, twarzoczaszki i po prostu ci tak morda tak zwisała, tak... Fajnie, kuźwa. Dobry Ziomisław. Ale tutaj u góry nad nami jest coś, bo w ogóle patrzcie, jesteśmy w jakimś takim... jakiejś takiej dziurze, w jakiejś takiej arenie, czy jak to nazwać, i tam u góry jest coś. Czy to nie jest ta latająca taka konstrukcja, którą widzieliśmy już od dawna? Gdzie świeci się na biało i tak dalej. No dobra, i co dalej? Tu ma jakieś wyrostki. Tam ma gębę. Wygląda, jakbym miał tutaj podejść i coś zrobić. Czy myślicie, że jak w to strzelę? To wygląda, jakby... jakby się miało otworzyć. No dobra, nie otwiera się. Zmieńmy na razie orientacyjnie. Chciałbym tam zejść, ale... Nie wiem, czy jest nawet taka opcja. O, teraz się nagle, już pad zniknął. Użyj to też z lewy przycisk. Przeładuj ekwipunek. Przełącz, lecz bronię. Broń pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Jakie trzecia, czwarta? Tu nie ma żadnych innych broni. Kluczy mam 3 z 6. Wyjdźmy z tego. Nie, tutaj niestety nic innego tutaj nie widzę. No dobra, teraz tak sobie skminiłem, że jak weszliśmy tutaj do tej wielkiej misy, to przecież było jeszcze możliwość przejścia w drugą stronę.
Więc to jest też jakaś opcja. Tutaj jedna macka lata, niestety nie interesuje. Tutaj w tą stronę możemy pójść. O, świetnie! Ciebie mi brakowało, wiesz? Uciekamy! Poczekamy, aż się odwieci, odładuje. Teraz szarża! Nie trafiłem drugi raz, bo się telepię. Okej. Okay. Szarża! Bardzo ładnie, jeszcze raz. Nie dopadłem go. Kurde! Kurczaki jeszcze tutaj. Nie plujcie we mnie, kurde. Nie kupię gnojki. Dobra, a jak to po prostu olejemy i uciekniemy im, czy co? O, nie jest ich więcej. Dobra, wiecie co? Coś tak się domyślam, że nie ma sensu. Albo jest sens. Niestety, ale chyba jest sens, bo tutaj jest jakaś stacja. A oni mnie za chwilę zabiją. Lecz się, lecz się, lecz się, lecz się, lecz się. Kurde, Stefan, szybciej było to leczenie robić. No dobra. Ale jakieś już pojęcie mamy. Przynajmniej co powinniśmy zrobić, bo tu na samym końcu poprawie była taka jakby stacja. Powinno nas, wiecie, do tej misy teraz wrzucić. Ten potwór tam jest. Czy to są jego jakieś suty takie zwisające, wielkie? Znaczy suty, no w sensie, że wymiona? Dobra, musimy to rozegrać na spokojnie. Mamy tylko trzy ząbki. Chyba. Celuj w łeb. Okej, dobrze było. Teraz szybka ucieczka. Nie możemy ich, wiecie, przyciągnąć wszystkich naraz, bo to będzie dla nas zguba. Niestety te kurczaki już tam biegną. Musimy celować w głowę. Kluczowa sprawa. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra, jest sprawa. Potrzebuję amunicji. Okej, podlecz się. Niestety amunicji już brak. I w sumie ostatnie dwie pchełki do podleczenia się, ale już trudno. Okej, uciekamy. No przestańcie mnie bić! Co ja mam tu zrobić w tej grze? No stop mnie kurwa klepią! Slalomem kuźwa będę biegł. No, temu to wystarczy chyba raz albo dwa razy zarąbać tym tłokiem w głowę. I po sprawie, no ale kurczę. Nie mogę nawet tutaj, wiecie, jakoś kłócać albo coś za specjalnie. Nie wiem, czy ja zabiłem dwa potwory, czy trzy, nie jestem pewien. Uciekam, 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 uciekam. Jeszcze się odładowuje. Okej, okay, schowajmy się tu. Za osłoną. Dobra. Dam radę. Pocichutku, pocichutku. Będzie, przepuścimy szarżę. Poszły? Dobra, co tu jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? To jest amunicja. Okej, okay, dobra. Szkoda, że nie ma żadnego leczenia. Ale przynajmniej mamy ząbki. I tyle? Szarża! Uciekam! Szarża! Uciekam! O nie, jeszcze kurczak! No nie, już... Au! Ja mu już nie dam rady. No dobra, tylko po co mi je te zęby? No, uciekam stąd na razie. To nie wygląda jakby... było coś, w co muszę pójść. Nie pluj, nie pluj, nie pluj na mnie. Aaa, kurde, myślałem, że się schowałem, a to dupa. No, w tamtą stronę nie ma przejścia w ogóle. A ta stacja to była tylko amunicja. Tu są schody, o te kurde. A, jestem mądrala.
O nie, tam jest duży. Okej, tam jest duży, nie podoba mi się to. W takim razie co robi to? Ten panel? Okej, coś mu robię, bo się zdziwił. Wow! Troszkę się zirytował, bo mu jednego cyca rozwaliłem chyba. Przepraszam, nie wiedziałem, że tak się stanie. Takie, no coś ty mi zrobił. Jak mogłeś? O nie, idzie kurczak do nas. Dobra. Szarża na kurczaka. Są tak małe, że ciężko. Aaa, zostaw mnie! Ach, dlaczego? Dlaczego ta gra taka jest? Dobra, tak szczerze mówiąc, nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Idąc w lewą stronę, możemy uzyskać amunicję. Udało mi się ją uzyskać. Mamy jej teraz sporo, właściwie cały ten magazynek. Natomiast no, nie ma tam życia. Jak widzicie, życia mam niewiele. Jestem właściwie na strzała w tym momencie. Naliczyłem 5 potworów, idąc z tej strony w tamtą. Jest 5 potworów. Jeden kurczak i 4 średnie. I może byłbym w stanie coś z tym zrobić, natomiast potem jak już weźmiemy tą amunicję, to wychodzą kolejne chyba z 5 albo 6, w tym dużo kurczaków, one są mniejsze i bardziej mobilne. I to przerąbane w tym momencie. No bo jakby idę po tą amunicję, bo tam jest ten duży potwór i się obawiam, że on będzie chciał nam zrobić kuku i będziemy musieli coś z nim zrobić. No i teraz pytanie, czy właśnie, wiecie, ta amunicja nie jest mi właśnie po to, żeby móc go załatwić. O, właśnie o tym gnoju mówię. No tylko, że jakby ta amunicja jest okupiona resztką mojego życia, więc tak trochę słabo, nie? Dobra, pomijmy ten aspekt. Aczkolwiek co jak co, ale to będzie. No dawaj, wyjdź z tego. To będzie piękna ikonka. Okej, już wracam do was z kamerą. I z tego co słyszę, to ten kurczak znowu wrócił. Oczywiście, że tam jest. Przestań we mnie pluć. Ty mały, kurde. Gnojku. Nie pluj, kur. Nie wierzę, nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Mówiłem, że jestem na strzała. Czemu znowu w dokładnie tym samym miejscu muszę umrzeć? Co jest z tą grą? Dobra, postanowiłem olać tą amunicję. Kurczak znowu idzie. Najszybko jedynkę. Nie pluj na mnie, nie pluj na mnie, jak ci normalnie sieknę. Mały. No ale przynajmniej wiecie, mam życie. Dobra, nie, jeszcze nie ładujemy. Teraz możemy przejść przez to miejsce. Mówiłem, że tu się otworzy. No nie jest moją winą, ziomeczku, żeś się kurde ulokował na środku jakiegoś. O, mamy przejście do tego dużego. Na środku jakiejś maszynerii. No, a co my tu mamy? Czy to jest jakiś labirynt, jakaś łamigłówka, jakieś coś? Aha, tu mamy drążek do interakcji, okej. Potrzebowało. Okej, tutaj jest drugi drążek, a tutaj jest trzeci drążek i do tych wszystkich drążków musimy sobie jakoś przejść. No i oczywiście. No tak, on się nabudował. O, to naprawdę są wymiona. No dobra, mniejsza z tym. Boję się tego dużego, który tutaj gdzieś jest. O, tu jest jeszcze jakiś taki inny ziomeczek. Ale spróbujemy po prostu udawać, że nas nie ma, że wszystko jest w porządku i że nie trzeba z nimi walczyć. Może o nas zapomną co jakiś czas. Okej, duży sobie polazł, co jest spoko. Holy. Dobra, gdzie mam iść? Idę środkiem. Co tu będzie? Tu jest balkonik jakiś. Zejście. Okej, to jest drugi segment? Nie, czekajcie.
Tutaj coś będę mógł z tym robić. Dobra, bo to wyleciało. Ja jestem teraz jakby piętro wyżej. Okej. No właśnie nie bardzo coś z tym mogę zrobić, nie? Co z tego, że ja to przestawię? Tu jest najbliżej, jak może być. Nie ogarniam. Dobra, jak teraz wyjdę, to po prostu się cofa do tego samego miejsca. No trudno. Może nie jest nam dane rozkminić to w tym momencie. O co tu chodzi? Aha, tędy się ten korytarz w ogóle pojawił. Dobra, a jak pójdę tutaj... Bo myślałem, że wiecie, te pozostałe dźwignie też trzeba by ruszyć. Klucz. Ale nie mamy takiego klucza. No, nasz klucz ma tylko trzy perełki. Tam światełka. Czyżby to był klucz? Nie pamiętam tak szczerze mówiąc, co to jest. Nie, to jest broń. Nice, okej, okay, dobra. Mam wrażenie, że jesteśmy pod koniec gry, ale znaleźliśmy właśnie szafę z tą. Szafę z nową bronią, tylko bez amunicji. A to taki standardzik. Do poprzednich też nie było amunicji, tylko musieliśmy sobie stację dopiero znaleźć. Tu jest stacja. O, jestem też inteligentny. Okej, okay, poproszę mi dać wszystko, co macie. Życie też by było miłe, wiecie? No, my przeładujmy. Okej, okay, tak? Czy to strzeli trzema nabojami naraz? Jest taka szansa. Weźmy pod dwójką. A, to ja się tak certoliłem, żeby tą amunicję stamtąd zabrać. Tyle czasu straciłem, tyle nerwów. A tu się okazuje, że w sumie tutaj też była amunicja. Wystarczyło przebiec. Przez niektóre rzeczy trzeba przebiec i tyle. Okej, okay, pytanie, czy tam to, wiecie... Czy tam ta konsola na środku nie da... Ahaha, no świetnie. Nie da nam... Myślę, że z nim już nie będziemy mieli wyboru, tylko będziemy musieli walczyć. Ale dobrze poszło. Dobra, zróbmy sobie teraz tak. Niech to będzie mocne. Aż mu się kolor zmienił troszeczkę. Dobra, no miejmy nadzieję, że... Może trzeba było od razu tego użyć, nie marnować tamtej. Kto to wie. Ale tylko jeden nabój wystrzeliło. No, to miło. A nie, że tak od razu rachu ciachu wszystkie naraz. Dobra, dawaj tu. Dobra, jest kurczak. Kurczaku, daj mi się zastrzelić. A nie, oczywiście następne też idą. Dobra, ten padł. Tam jest jeden. Amunicja! Nie naładowany miałem. Nie! Okej. Okay. Można unikać tych opluć. Ale nie jest to łatwe. Nie trafiłem, podleczę się, bo przynajmniej mam czym teraz. Nie, zostaw mnie, kurde, ja się leczę, a ty dajesz tutaj po prostu popalić, no. Dużo życia straciłem. Okej, jesteśmy po tej stronie potwora. Niech będzie. To jest do tej windy, dobra. Myślałem, że to coś następnego zrobimy, ale nie, to jest winda. Albo korytarz, jakaś kula, albo tędy. No niech mnie. I tam też widzę, drzwi są zamknięte. Chodźmy tym korytarzem za tym, bo... Kiwie...
Okej, okay, tu nic nie ma. Też fajnie. Ale możemy się przyjrzeć na przykład jemu. On nas cały czas obserwuje, on nie zapomniał. Myślę, że prędko nie zapomni. Ja dam mu oczywiście jeszcze szansę dożyć momentu, kiedy mógłby zapomnieć. Kurde, miałem nadzieję, że się nie skapnie. Okej. Okay. To wygląda na potężne jebnięcie. Dwa wystarczają. Cudownie. Nie, zostaw mnie, głupi kurczaku. Wiecie co? Tego kurczaka to da się załatwić tym. No nie, są dwa! No dlaczego? Ta gra jest naprawdę trudna, a trudna jest dlatego, że w tej grze prawie że nic nie ma. Dobra, możemy tym zcharge'ować na... Nie, to jest duży! No to, żem se dowalił. Myślałem, że drugi kurczak. Czy duży, średni, nie wiem jak je nazywać. Okej, okay, tu jest znowu przejście zamknięte na cztery klucze, ja mam trzy, więc idziemy gdzie indziej. Musimy znaleźć coś, co nam doda kolejny świecący koralik. Wygląda, że to jest to. Świetnie, cudownie. Okej, dziękuję. Chodźmy zatem. I szarża na gnoja. A masz! I drugi raz. I uciekamy, 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 uciekamy! Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Stefan, przykładaj klucz, czy tam coś. Okej, dobra. Dobra, chuj. Szarża, kurde, rozwalę ci, gościu. Dawało mi się, czy z korytarza jeszcze coś słyszałem. Nie, nie, może to był on. Właściwie tu można zamknąć te drzwi z powrotem, tak? Jak na świat, w którym wszystko jest stworzone z mięsa i innego dziwnego budulca, tak ciekawe, że ten pilot ten pilot działa po prostu zdalnie. Może na podczerwień jeszcze, czy coś. A tam następne idą. Dobra, przeładujmy sobie bronię. To może być niegłupi pomysł. Tu już nie mamy żadnej amunicji dodatkowej. A tutaj coś powinniśmy, no właśnie, mieć jeszcze dwie pchełki. Podleczmy się ostatnim tym, no właśnie. Mam nadzieję, że w którymkolwiek momencie teraz, jak przechodziliśmy, to był jakiś checkpoint. Czy to jest życie? To jest chyba życie, nie? Tak, to czerwone to jest życie. Ile dostanę kropelek? Trzy. Okej. Okay. Czemu jest więcej tego czerwonego dziadostwa tutaj? No już nie, nie róbcie se jaj. Dobra. Tu już znowu możemy czymś pocelować. Czy posterować. Zmartwię cię, ale wiesz, rośniesz na czymś, z czym ja teraz muszę operować, więc wybacz, ale znowu coś tu muszę kliknąć. To zaboli. On ma ręce, ja widzę jego rękę. Ale powiem ci tak, znaczy nie, no masz rękę, chociaż może musisz się trzymać, żeby nie spaść albo coś, no nie wiem, rośniesz jakoś tak, że wyrastasz z jakiegoś mechanizmu, to nie jest trochę moja wina. A poza tym to co mi zrobisz, jakby wymemlasz mnie, on jakby nie widać, żeby miał jakiekolwiek mięśnie na tej twarzy, więc... dzień dobry. Rozwaliłem go na pół. Szarżą! Wiem, że to ma tak niski zasięg, znaczy, no, mały zasięg. Krótki ten dzyndzel tutaj mam w tej pierwszej broni. Często nie sięga.
nie wystarcza. Dobra, to ja stąd przylazłem. Tam powinna być ta konsola. A na przykład, czy byliśmy w takim miejscu jak to? Czy tutaj coś jest? Coś tu jest. Na przykład klucza możemy... nie. Się zapędziłeś? Możemy klucza użyć i pewnie sobie to odsuniemy wtedy. Okej, okay, i to nam da przejście na tą stronę. Coś tam jeszcze macka. A, i to jest przejście z powrotem tutaj do wnętrza, do... Czy tam coś jest? Dobra, tam chyba nic nie ma poza tą macką. Chociaż tak mnie trochę kusi, żeby tam zerknąć. Teraz jak napluł, to mogę mu jebnąć, nie? Uwłaczające, kurwa! No nie, no to chyba se jaja robisz, no! No co jest? Nie mogę do tego podejść, żeby to uderzyć? Nie ma jakiegoś cooldownu na atak, czy coś? No co za fajansiarz? Ej, boj.